Witam wszystkich i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pierwszy dzień nowego roku poświęciłem na nagranie następnego filmiku. Jednak trafiłem tutaj późnym wieczorem, dlatego widoczność będzie naprawdę słaba, ale myślę, że coś zobaczymy. Posiadłość, na której się znajduję, zamieszkiwała 10-osobowa rodzina. Prócz domu mieszkalnego znajduje się tu też rzeźnia, która była interesem rodzinnym. Dom jednak został opuszczony, a stało to się w 1994, czyli w sumie niedawno. Jeszcze rok wstecz dom miał kompletne wyposażenie. I to nie byle jakie, bo większość mebli to stylowe dębowe wyroby. Pięknie zdobione meblościanki i łóżka. O czym przekonacie się za chwilę. Dojechałem tutaj późnym wieczorem, dlatego widoczność będzie troszeczkę słabsza niż zwykle, ale myślę, że coś tam będzie widać. Tu najprawdopodobniej była kuchnia. Jak widzicie, wszystko praktycznie zostało. W tych pomieszczeniach, a właściwie w każdych, leży bardzo dużo zabawek i różnych gier towarzyskich. Czyli faktycznie musiała tutaj być ta 10-osobowa rodzina.
Doszedłem również i do piwnicy. I to, co zobaczyłem w środku, to byłem w szoku po prostu. Zobaczcie, co tu jest. Setki win. Różnego rodzaju. 82 rocznik. Myślę, że te wszystkie wina tutaj naprawdę są dużo warte. To jest naprawdę niesamowite, że te wszystkie wina tutaj jeszcze stoją. Jest tego naprawdę mnóstwo. Zobaczcie. Naprawdę szłoby zrobić jedną konkretną imprezkę. No, 84 rocznik. To jest mój rocznik, także to wino musi być dobre. Widzę, że tu są wina z każdego kraju. O, tu też mamy jakieś. No to jest akurat z Portugalii. Te z żółtą etykietą to są Fiton, francuskie. Także mieszkał tutaj naprawdę jakiś smakosz. Wejdziemy teraz na górę i pokażę. Nie wiem, czy znajdę wszystkie w tych ciemnościach. Ale jest ich tu około 10. To chociaż w kilka pomieszczeń wejdziemy. W tym pomieszczeniu mamy toalety w miarę zadbane. Nie widziałem tutaj żadnej innej, czyli jak na 10-osobową rodzinę to chyba troszeczkę za mało. Ale wejdźmy teraz do sypialni, jednej z wielu. Zauważyłem, że wszędzie jest bardzo dużo krzyży, różnych figur. Musiała to być bardzo wierząca rodzina. Bardzo dużo książek tutaj jest też. Zobaczcie zdobienia na tych łóżkach.
i doszedłem w końcu na strych. Tutaj też jest niezła graciarnia. Można tu znaleźć wszystko. Był chyba kij do polo wcześniej. Tu jakaś lampa naftowa. Wygląda na to, jakby to się spakowali, ale nie zabrali tego. O, i tu mamy coś ciekawego. Radiostacja. Stara radiostacja. No, tu można chyba morsem nadawać.